Witam serdecznie prosto z gmachu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii, gdzie odbywała się konferencja paleontologiczna w dniach 13-14 kwietnia i my jako grupa, też Jurassic Polska w składzie Szyszka, czyli Kamil Gadzina i ja Matros, czyli Mateusz Różagórski, mieliśmy okazję poprowadzić dwa wykłady, a dzisiejszym tematem będzie projekt, o którym mogliście słyszeć, ale nie do końca wiedzieliście, czym on jest. Więc dzisiaj o encyklopedii dinozaurów. Zapraszam. Wstępem chciałbym przedstawić zespół, który od ponad roku pracuje nad powstającą encyklopedią. Pierwszą osobą jest pomysłodawca i lider naszego projektu, pan Krzysztof Stuchlik, który na rzecz powstania encyklopedii przeprowadził szereg własnych badań, które zyskały akceptację w środowisku paleontologicznym na całym świecie. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu udało się skompletować zespół, który podzielony jest na dwie sekcje. Pierwsza to sekcja opisów. W tym momencie widzicie nazwiska osób pracujących nad opisami taksonów, a także innych zagadnień, o których usłyszycie w dalszej części tego filmu. Druga sekcja to ilustratorzy, czyli paleoartyści. Tutaj pieczę nad pracami trzyma pani Jagoda Będzichowska i podobnie jak w przypadku opisów widzicie teraz nazwiska naszych artystów. Przy okazji macie okazję zobaczyć próbkę tego, co tworzą nasi ilustratorzy. Oficjalnie ogłoszenie powstawania encyklopedii miało miejsce na ogólnopolskiej konferencji paleontologicznej, która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Biologii. Ogłoszenie miało charakter referatu ustnego wraz z prezentacją, którą miał przedstawić pan Krzysztof Stuchlik. Jednak z przyczyn zupełnie od niego niezależnych nie mógł pojawić się na wspomnianej konferencji. Dlatego też w zastępstwie pana Krzysztofa prezentację dokończyli Kamil Gadzina, który poprowadził wykład, oraz moja skromna osoba, biorąc udział w przygotowaniu kompozycji referatu. Cały projekt jest również wspierany przez światowej sławy paleontologów, takich jak Ruben Molina Perez i Asier Larramendi. Zanim jednak przejdziemy do samego wykładu, mamy dla Was coś, co być może jeszcze bardziej zachęci Was do zapoznania się i śledzenia powstawania naszego projektu, którym jest Wielka Encyklopedia Dinozaurów, a mianowicie wywiad i komentarz z doktorem Łukaszem Czepińskim, który jest czołowym paleontologiem naszego kraju, założyciela strony dinozaury.com, a także uczestnika wypraw terenowych na pustynię Gobi w Mongolii. Zapraszam do dalszej części filmu. Witamy Was ponownie. Jest z nami dr Łukasz Czepiński, który dużo wcześniej wiedział, może nie wszystko, o projekcie, którym jest Wielka Encyklopedia Dinozaurów. I powie teraz kilka słów, takich może recenzyjnych, bądź też jako komentarz do całego projektu. Co o tym całym projekcie myśli? Rzeczywiście ten projekt encyklopedii, zwłaszcza w formie książkowej, jest bardzo ambitnym zadaniem, którego się podejmujecie. I na pewno zapełni jakąś lukę na polskojęzycznym rynku wydawniczym, gdzie osoby, które już niekoniecznie kolorują kolorowanki z dinozaurami, a chcą się dowiedzieć czegoś więcej, czegoś jakiejś bardziej fachowej wiedzy o tych zwierzętach, ale jeszcze niekoniecznie chcą zgłębiać żargon naukowy pojawiający się w czasopismach i artykułach z tych branżowych, to jest to odpowiedni, powiedzmy, pomysł, żeby dla nich takie coś skonstruować. Zwłaszcza jeśli ma to być tak ambitne, jak przedstawiacie, czyli ma obejmować wszystkie gatunki do tej pory opisane, uznawane za ważne. No i w języku polskim przede wszystkim. To jest przede wszystkim wartość. A co powiesz na temat tych nowatorskich rzeczy, które się pojawią, o których mówiliśmy tak w międzyczasie w kuluarach, odnośnie rozmiarów przedstawiania poszczególnych? Oczywiście to szacowanie tych rozmiarów opiera się na metodyce przewijające się w literaturze naukowej. I
Zawsze mam takie pytanie na podstawie fragmentarycznych kości, jak dużo jesteśmy w stanie powiedzieć na temat rzeczywistych rozmiarów tego zwierzęcia. Oczywiście ludzie lgną do tej informacji, które z tych zwierząt były największe. Kiedyś uznawano, że Amphicelias, zaginiony holotyp Amphiceliasa, reprezentuje największego sauropoda. Potem się okazało, że w rzeczywistości prawdopodobnie to były Rebachizaury o zupełnie innych proporcjach ciała, więc model, który znajduje się w Kraszyjowie, ten około 40 metrów chyba ma, ale w rzeczywistości jest już nieaktualny i ten zwierz był o wiele krótszy. Wobec tego to oszacowanie tych wszystkich mas ciała i rozmiarów na pewno zaspokoi ciekawość osób, które chcą skonstruować jakieś rankingi wszystkich największych dinozaurów i najcięższych dinozaurów, czy najpotężniejszych dinozaurów pod względem masywności. Więc to też rzadko się zdarza, żeby jakieś takie szacunki tych rozmiarów oparte na metodach stosowanych przez rzeczywiście specjalistów i opierających się na estymacjach pobranych na przykład z dzisiejszych zwierząt, tak? Z szacowania masy nielotnych ptaków i innych gadów. Rzadko się zdarza, zwłaszcza to szacowanie tych rozmiarów na podstawie metod naukowych stosowanych przez naukowców i przewijających się w literaturze naukowej, żeby to nie były tylko zgadywanki, ale też żeby miały jakieś właśnie oparcie w tej wiedzy naukowej i porównaniach z dzisiaj żyjącymi zwierzętami. Warto dodać, że wszystkie te pomiary zrobił też Krzysztof Stuchlik, którego tu oczywiście pozdrawiamy. Ciebie kazał pozdrowić, nie mógł niestety tutaj być z nami. Wiem, że masz z nim oczywiście kontakt. Tak, tak, przekazywałem mu też różne swoje. Na przykład Heira, tak, możemy to zdradzić, bo to już raczej nie będzie jakaś wielka tajemnica. A, chociażby, tak. Rzeczywiście Deino Heira też mierzyłem, tak. Ale również te protoceratopsy, na których pracowałem, to też pytał mnie swego czasu o różne detale. Także jak widzicie, sama współpraca przy encyklopedii jest naprawdę szeroka. To też właśnie ogromny plus tego, że jest kontakt między tym zespołem. Jest środowisko naukowe. Tak. I z tego co wiemy, zarówno Krzysztof, jak i pewnie i wy, kontaktujecie się regularnie z rzeczywistymi naukowcami i dostajecie informacje z pierwszej ręki. To jest wielki plus. Staram się. Dziękujemy, Łukasz, że poświęciłeś chwilę dla nas. Dziękujemy i teraz zapraszamy Was na wykład, który poprowadził Kamil. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą prezentację miał zaprezentować Pan Krzysztof, jednak z pewnych przyczyn nie mógł się dzisiaj pojawić. Natomiast jesteśmy tutaj w Zosyłskie. Ja jestem Kamil Godzina, z tyłu sali siedzi Pan Mateusz Różagórski. I dzisiaj Wam zaprezentujemy wolumetryczne szacunki rozmiarów dinozaurów nieprasich i polską encyklopedię dinozaurów. Dinozaury to niezwykle zróżnicowana grupa zwierząt. Na dzień dzisiejszy znanych jest około 1800 gatunków, a łącznie z synonimami, nomina, nubia i tym podobne, mamy ponad 3000 nazw. W Polsce jest wielu pasjonatów paleontologii, szczególnie dinozaurów. Jednak nigdy nie wydano w naszym języku encyklopedii dinozaurów z prawdziwego zdarzenia. Tutaj chcemy Państwu zaprezentować książkę, nad którą pracujemy. Encyklopedię, która będzie zawierać wszystkie nieptasie gatunki dinozaurów oraz informacje na temat ich życia, wymierania, anatomii, klasyfikacji i wiele, wiele więcej. Chcemy, aby młodzi ludzie mogli rozwijać się w tym kierunku i umożliwić im dokładniejsze poznanie tematu, żeby przeskok pomiędzy publikowanymi książkami dla dzieci nie był od razu w kierunku prac naukowych. Nasza encyklopedia będzie oparta o literaturę naukową, gdzie wszystkie zawarte informacje staramy się podawać w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej. Początkowo powstała lista zawierająca wszystkie gatunki nieptasich dinozaurów, oparta o nazwy pojawiające się w literaturze, jak i nieformalne, ale opisane drukiem. Kryteria rozszerzone zostały także o najbardziej znane internetowe bazy, takie jak Paleolife autorstwa Tracy'ego Forda,
Compactyl Tezgelosaurus autorstwa Justina Tuita, Teropod Databas autorstwa Mikeya Mortimera, Dinosaur Generalis autorstwa George'a Olszewskiego oraz bazy Eofauna autorstwa Azera Laramendiego i Rubena Molina Pereza. Tak się prezentuje ta baza. Tutaj mamy zaprezentowaną tą bazę. Po lewej stronie mamy wszystkie nazwy ułożone w sposób alfabetyczny. No i bardzo łatwo tutaj pozyskać informacje na temat danego gatunku. Przykładowo weźmy na tacę gatunek Ardonyx celestae, który jest na samej górze. Można się o nim chociażby dowiedzieć to, że obecnie ma status ważny, że został opisany w 2009 roku przez Jatesa i współpracowników. I że sam gatunek pochodzi ze wczesnej Jury, ze Pieuter, Heptak i Synemur. ESR, które jest widoczne gdzieś po środku, to wiarygodność szacowanych rozmiarów. Jeśli ESR wynosi od 0 do 1,5, to oznacza, że proponowane szacunki dla danego gatunku, do nich trzeba podchodzić z dystansem, ponieważ opierają się one na ubogim materiale kopalnym. Natomiast jeśli ESR przykładowo wynosi 4, no to te szacunki są bardzo wiarygodne, ponieważ opierają się na kompletnym albo prawie kompletnym szkielecie. To już jest czas, by pokazać Wam, jak obecnie prezentuje się nasza encyklopedia. Kolejność opisywania gatunków dinozaurów i ptasich przebiega według ich klasyfikacji, co prowadzi do tego, że opisujemy klat po klatce. I tak się prezentuje przykładowy klat w naszej encyklopedii. Wziąłem tutaj na warsztat klat Spinosauridae. No i w pomarańczowej ramce można dowiedzieć się parę informacji na temat tego kladu, chociażby o czasie występowania, o rozmiarach, jakie zazwyczaj osiągały przedstawiciele tego kladu. Jest również definicja i charakterystyka. Pod ramką mamy również mini drzewko i na samym dole już mamy opis dinozaura z gatunku Spinosaurus aegyptiacus. Pod nazwą mamy autora, który opisał ten gatunek oraz rok, w którym ten gatunek został opisany. A po prawej stronie mamy dane podstawowe, czyli długość, masę, miejsce oraz czas. I taka formuła jest przy każdym opisywanym gatunku dinozaura. Tutaj jeszcze dla przykładu mamy opis Irritatora Challengeri oraz Angatura Malimae. Zatem można się tutaj na szybko zapoznać. I każdy klat kończymy taką tabelką. I w tej tabelce znajdują się wszyscy przedstawiciele, którzy należą do tego kladu, oraz podstawowe informacje, takie jak status, rok opisania tego gatunku, rozmiar, miejsce odnalezienia, czyli prawie to samo, co znajdziemy w tribute, który był przed chwilą zaprezentowany. Teraz warto pokazać, jak wygląda sam początek naszej encyklopedii. W pierwszym rozdziale skupiamy się na tym, co to jest dinozaur, czyli takie najbardziej podstawowe wyjaśnienie tego. No i gdy czytelnik po raz pierwszy otwiera stronę na tej encyklopedii, to może się przerazić tym dużym opisem oraz 30 synapomorfiami dla dinozaurów. Jednak nie ma się czego obawiać, ponieważ poniżej będą wszystkie przedstawione graficzne cechy, tak żeby czytelnik mógł zrozumieć stronę zagadnienia. I tutaj można przejść do kolejnych rozdziałów, jakie mamy na pierwszych stronach. Przykładowo mamy tutaj historię odkryć, mamy taksonomię i nomenklaturę biologiczną i w tym dziale wytłumaczymy trudne pojęcia i nazwy używane w literaturze naukowej. Tutaj w anatomii pokażemy opisane tutaj garści. Mamy również zachowania. Mamy początki dinozaurów i rozwój mezozoików, wymieranie kredowe,
oraz chociażby stratygrafia. Oczywiście tych rozdziałów jest jeszcze więcej, przykładowo biologia, ale trochę zależy tutaj na czasie, bo trochę jest tutaj do powiedzenia. Specjalnie na potrzeby tego projektu powstała baza danych z pomiarami kości dla tysięcy osobników dinozaurów. Dane zostały zebrane z literatury naukowej, która jest cytowana w komentarzu przy numerze osobnika, natomiast pełna bibliografia będzie znajdowała się na koniec encyklopedii. No i czasem przez kontakt z paleontologami, którzy mierzyli lub udostępniali nam pewne dane dzięki swojej uprzejmości. Szacunki powstały w oparciu o najnowsze rekonstrukcje paleoartystów. Były one dokładnie analizowane i mierzone w programie IMAG-J, a następnie przy pomocy metod wolumetrycznych obliczaliśmy masę ciała. W wypadku, kiedy rekonstrukcje zbyt odbiegały od pomiarów kości z literatury, obliczenia były korygowane do prawdziwych danych. Następnie używaliśmy szacowanej gęstości ciała na podstawie najnowszej publikacji Raramendiego i Paula. Dinozaury znacznie mniej kompletne, znane na przykład z jednej kości, były szacowane przy pomocy izometrii, a więc skalowane z proporcji do najbliższych krewnych. Szacunki mają skalę wiarygodności ESR, o której wcześniej mówiłem, i która znajduje się w trybutu dinozaur w zakładce Information. Ponieważ w ciągu jednego roku dany dinozaur potrafi w kilku publikacjach znaleźć się na innej pozycji w kladogramie, staramy się w opisach podawać często więcej niż jedną opcję, jeżeli filogeneza jest pewna. Nie sposób omówić dziś wszystkiego, co chcemy, aby zawierał nasz projekt, ale mamy nadzieję, że zainteresuje on Państwa. Głęboko wierzymy, że będzie on przydatny zarówno dla amatorów, jak i osób zaawansowanych. Chcemy, żeby tysiące pasjonatów miało możliwość czytać o dinozaurach wiarygodne informacje oparte o stan wiedzy naukowej. Również na tej sali są obecne osoby, które w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju tego projektu, przykładowo zdobywając dla nas niepublikowane pomiary kości lub inne dane niezawarte w literaturze, za co serdecznie dziękujemy. I również serdecznie dziękujemy za wysłuchanie mojej prezentacji. Dziękujemy. Mamy kilka pytań, może zaczniemy tam na górze. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Ja bym chętnie z tego skorzystał, tylko ja mam takie pytanie, raczej może filozoficzne. Gdzie według tej encyklopedii powinna się znajdować granica pomiędzy ptasim, a nie ptasim dinozaurem? Czyli jak to zostało podzielone? Gdzie się zaczynają ptaki i kończą się już dinozaury? Dinozaury nie ptasi. No dobra, to jest bardzo ciekawe pytanie. Tutaj jak były te robione pomiary wszystkie, to właśnie na podstawie tych pomiarów dla tych wszystkich taksonów, które są tutaj, będzie jakiś opis, ale gdzie jest konkretnie granica między ptakami a dinozaurami, to szczerze nie zagłębiałem się w to i niestety nie wiem. Mogę później powiedzieć. No tak, krótka tylko replika z mojej strony, że szczerze tak powiem, nie ma tej granicy, dlatego że ptaki należą do dinozaurów z punktu widzenia. No tak, tak, zgadza się, że nie ptasie i ptaki. Właśnie, no a tutaj po prostu mamy taki tytuł, że to w jakiś sposób zostało podzielone. Ale to naprawdę jest trudne pytanie w tym sensie, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Dziękuję. Może tutaj jeszcze na środku. Czyli jak to jest w pracach naukowych, to by było coś nowego, że da się na rysunku na przykład tyranozaura i dokładną zdjęcie na przykład maksimie, żeby pokazać, czyli cechę diagnostyczną, taką profesjonalną, jak ja to zrozumiałem, tak? Czyli chodzi o to, tak? Tak, tak, tak. No to tak, to będzie, miejmy nadzieję, że będzie tutaj przedstawione dla wszystkich tych 30 syn na pomorfii i tym zajmuje się nasza grupa ilustratorska, by tutaj rysować, o ile dobrze kojarzę.
To by było jakieś nowe nawet na polskim rynku, bo chyba nikt, bo jak są robione książki dla dinozaurów, dla dzieci, to jest prosty opis ze zdjęciem, a tu co chcecie zrobić, to coś nowego jest moim zdaniem. Tak, bynajmniej ja też nie spotkałem się z książką, która by opisywała wszystkie gatunki dinozaurów, więc dla mnie to jest zaszczyt, że mogę w tym projekcie uczestniczyć. Dobrze, bardzo dziękujemy. Wszystko to, co usłyszeliście i zobaczyliście w tym filmie, jest tak naprawdę niewielkim procentem tego, co nasza encyklopedia będzie miała do zaoferowania czytelnikom. Planowane zakończenie prac to koniec 2025 roku, po czym przyjdzie czas na korekty i ostateczny etap, czyli wydanie encyklopedii, która ma ukazać się w 2026 roku. W imieniu całego zespołu dziękuję za poświęcony nam czas. I do usłyszenia już niebawem. Cześć!